Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed'a. Jedziemy z panem Cezarem na tej tutaj, na tymże właśnie Rydwanie. I co my tutaj dokładnie, czy ja mam tym sterować? Nie, on tym steruje. Czy ja mam tutaj w ogóle walczyć? Nie. A, no właśnie, mam z łuku strzelać, to będzie tragedia, jestem na padzie. Goddammit. Co tutaj się w ogóle będzie działo z Aleksandrią w takim razie, skoro taka masakra? Aha, dobra, widzę, że ja nie mam jakiegoś super dużego wyboru. Czy ja w ogóle mogę teraz... Nie, nie mogę nic. Mogę po prostu strzelać z tego łuku, który jest mi tutaj dany. Z tego, kurde, automatycznego łuku. Wycelujmy, kurde, jeszcze raz. Ktoś nas tutaj... Bezpośrednio nas tutaj ktoś goni, goddammit. No już, strzelam, daj mi po prostu strzelać, ziom, panie, weże Cezarze. No kurde, już, dobrze, że mam tego auto-aima, bo bez tego to by była masakra. No, strzelam tak szybko, jak bardzo pozwala mi ten szalony łuk, którego tutaj używam. Czyli tak szybko, jak tylko potrafię. O, proszę, w głowę, tak jest. Dobra. Hope we don't find out, ale... O, kurwa, słoń, Jezus Maria, dobra. Słyszałem o słoniach. Słonie są podobno pojebane. Słonie to podobno są takie totalnie... Ała! O, kurwa, to się nie udało. Okej, dobra, czyli muszę coś innego wymyślić. Słonie to w ogóle swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie, w Black Flagu były takie ogromne statki do rozjebania. Na sam koniec gry, totalny endgame, jak już przeszliśmy i wiecie... coś chcemy sobie porobić, to tutaj właśnie w tej grze są słonie. Najbardziej przejebani przeciwnicy w grze. Mocno trzeba... Ptolemeusz ukradł ciało podczas przewożenia go? Ptolemeusz ukradł ciało Aleksandra? God damn it! Dobra. Od którego momentu zaczynamy? Jeszcze raz wszystko. Okej, dobra. To jak ja mam w takim razie tego słonia uspokoić? Nie jestem pewien, co ja mam tam w ogóle robić, żeby tego słonia załatwić. Strzelanie w niego sprawia, że jest... Strzelanie sprawia, że się rozjusza. Tak więc chyba muszę coś innego zrobić. Nie jestem pewien. Może coś... Może w nogi mu strzelać? Nie. Nie, nie mam zielonego pojęcia. W ogóle cięciwa naszego łuku wystaje nam... O, behind. No kurwa, widzę! Daj mi się obrócić, kamero! Jesus! Dobra, strzelamy do nich maszynowo w tej chwili. Tego tam nie sięgnę w tej chwili, ale tego sięgnę jak najbardziej. Raz, dwa, trzy. Dobra, strzelajmy sobie. Tak powoli, tak miło. W ogóle, cała rozkmina z maszynowym łukiem w tej grze tak bardzo mnie bawi. Tefa Gry swoją drogą na swoim kanale YouTube'owym sprawdzali, czy da się w taki sposób strzelać w ogóle w tego z łuku. Aczkolwiek przyznam się, nie skończyłem całego tego odcinka, dlatego nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy się ostatecznie da, czy nie. Dobra, tutaj słoń nas troszeczkę jakby ratuje, aczkolwiek... Nie zmienia to faktu, że nadal będę musiał coś z tym słoniem pieprzonym zrobić. Ci przeciwnicy nam nic nie robią tak naprawdę. Dobra, co ja mam ze słoniem zrobić? Czy ja mam... Może nie będę w niego... Może nie będę w niego strzelał. No, czy on... No, kurwa! No, kurwa, właśnie! Co ja mam zrobić z tym jebanym słoniem? Kurwa, zaraz napiszę do kurwa tego. My tutaj będziemy grali... Google! AC Origins... Caesar Elephant. How to kill elephant with... O, ty, tutaj, dobra. Out of the way! Aha. Uhu, ehe, aha. Okej. Oni niech sobie tam jadą, na razie nic nie muszę robić. O, dobra, już muszę zacząć strzelać. Okej, dobra.
Spróbujemy w takim razie za chwilę to zrobić. Zobaczymy, jak bardzo mi się to uda. Coś sobie przeczytałem, bo ja naprawdę po prostu nie chcę 17 razy powtarzać tej samej sekwencji. Głównie dlatego sprawdzam w internecie normalnie tipy, tipsy i solucje. Gdyby oni jechali grzeczniej, bardziej tak za mną, to byłbym w stanie ich bardziej trafiać, ale nie chcą. O, ale takie headshoty to ja kurde propsuję. Dobrze, Senu, dziaba ich tam. Dobra, zaraz przyjedzie tutaj jeszcze tona innych przeciwników, no oczywiście. No właśnie, kurde, no właśnie nie strzelasz bajek, nic nie robisz, ale dobra, leci słoń. God fucking damn it! Gincie, Rzymianie, znaczy Grecy, god damn it, to są chyba Grecy, nie? Grecy, a może Egipcjanie nas napierdalają? Nie jestem w końcu pewien, jak to jest. Dobra, no. Strzela w tego słonia jak pojebany, nie jestem pewien, czy to o to chodzi. No napierdalam jak tylko mogę, to powinno go chyba spowolniać. Tak, dobra, już zajechałem dalej. Nie miotaj tak rydwanem, no kurwa, strzelam jak tylko bardzo mogę prosto w niego. Ale nawet nie widać tych strzał, żeby w niego wlatywały. To goddammit już, o, o kurwa, dzidy. Dzidą w niego, laserową dzidą w niego. Skąd ja te dzidy wziąłem? Czemu ogień za nimi leci? Jakiś kurwa... Gin słoniu, przepraszam! Nie chcę cię zabijać, ale ty zabijesz mnie! Dobra, okej, czyli po prostu... Co z tego, że strzały go rozruszają? Po prostu napierdalaj więcej! God damn it! Czy ja będę musiał z nim walczyć tak hand to hand combat? Taka scenka ledwo po prostu daje kurwa radę. O, wow, prosto w oko! Ha! Padł? Jesus. Naprawdę przerażający przeciwnik, muszę przyznać. Dobra, mogę już zamknąć tą przeglądarkę. Znalazłem jakiś temat na forum Steam. Now, we must join the ships. We will be heroes. Sword and mind. Oh, Jesus. No ale dobra, udało się. Spieprzyliśmy, tylko jak to dalej będzie wszystko wyglądało? W końcu ta sekwencja będzie musiała nas uwolnić do otwartego świata. Tylko jeszcze, to jeszcze nie teraz. Teraz mam wrażenie, że znowu nas czeka jeszcze troszeczkę morskiej walki. Tak czy nie? Co się tutaj dzieje? W ogóle, Delta Nilu 3 dni później. Holy fuck, okej. A dobra, właśnie miałem się pytać, co z Ają, bo widzieliśmy, że się zmienił kolor ognia, ale nie wiedzieliśmy w jakich okolicznościach. Cóż, Cezar tutaj nie zginie, to pewne. Cezar zginie zasztyletowany przez swoich ziomeczków. A to nie wygląda jak sytuacja, kiedy tam chyba 12 czy ilu gości spokojnie go sobie zasztyletuje. Bo to było takie spokojne sztyletowanie. Dobra, na pewno wiecie, jak Cezar zginął. Można wiedzieć... O! Nowy kręgosłup mu zamontował w formie miecza. According to our speculators, Potinus leads the charge. Keep the soldiers distracted, Caesar. I will handle Potinus and Victoria. Okej, wow, ramię w ramię, plecy do pleców z samym Juliuszem Cezarem. To jest ciekawa sytuacja. Podoba mi się pozycja, w której się znaleźliśmy. I to od razu sprawę, że podłoże tego całego zakonu asasynów, który tutaj z tego wszystkiego się narodzi, no muszę przyznać, że początki całkiem niezłe. Dobra, co my mamy tutaj robić? Zabij Podheinosa. No dobra, bardzo chętnie, tylko nic nie widzę. Dobra, czy ja się będę musiał tam jakoś wkraść, czy po prostu wejść na bani i go napierdalać? Mam już z powrotem nasze wyposażenie i tak dalej, moje super bronie i tak dalej. Gdzie jesteśmy na mapie? To mnie interesuje. No zaraz obok Aleksandrii. Aleksandria nie wiem w jakim stanie będzie, jak do niej wrócę. Ostatnio, jak teraz widzieliśmy, wszystko płonęło w pizdu. I jakieś może zdolności? A wpakujmy ten jeden... No dobra. Nie będę się śpieszył, nie będę wydawał po nic punktów. Bitwa nad Nilem. A i udaje się powiadomić siły Cezara z nadzieją powstrzymania armii Ptolemeusza przed szturmem w kierunku Aleksandrii. Bajek, śpieszna pomoc Cezarowi, aby mógł pokonać swoich wrogów, a następnie dowodzić oddziałami na polu bitwy. No dobra, tu idziemy po tego całego Podheinosa. Czy to będzie taka po prostu dość skomplikowana walka jeden na jeden? O kurwa mać. Tam jest kolejny słoń, nie! Yeah! Holy fucking shit! Ja pierdolę! W nogę! O, dźgnąłem? Nie, kurwa. O! O, Jesus, mać. O, fuck. Dobra, tym nie trafiłem, zdecydowanie. W co ja mam strzelać, żeby zadawać jakiekolwiek obrażenia? To jest moje pytanie numer uno. Nie!
entrusted me with your demise. W uszy, kurwa? W ciało? Nie wiem. O, teraz nie trafiłem w nic. O, Jezus! Dobra, walczenie ze słoniem nie będzie, kurwa, proste, ale mogę ciąć po nogach. To zawsze jest jakaś opcja. Super atak wejdzie? Dźgnąłem za 1600, zajebiście. O nie, o nie! Jak mnie ten słoń rypnie tak srogo, to będzie bardzo niemiło. Dobra, 240 łukiem poszło. Niech ten słoń zaszarżuje, a wtedy mam całkiem dobrą okazję, żeby go pociąć, kurwa, mieczem. O, stąpnie jakoś, o kurwa. Dobra, patrzcie jak tniemy słonia, goddammit. Dobra, nie ma już większości życia, okej, niepotrzebnie się przejmowałem, szczerze. Ała! Dobra, słoniu pieprzony. Super atak! Hadong! 1600, dobra. Jeszcze żyje. W dupę, w dupę. Jest! Ha, 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 ha. Dobra, muszę patrzeć, kiedy celownik jest czerwony, wtedy wiem, że jakieś tam obrażenia wejdą. Ha, 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 ha. Jak go wystrzeliło! O, pomocy! Ha, 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 ha. Gość wyleciał jak z katapulty. Piękne. Mamy cię, suko. Face your judgment. They went too far in Siwa. I knew it then. But I just wanted peace for Egypt. Your peace leaves many wanting. This is inevitable. A good rule always does. My apologies, Bayek of Siwa. My fee is covered, it seems. Now may I go to my glory. There is no glory left in Egypt. Mhm. Siema, Cezar. Co tam? Eunuch is no more. Good. Eunuch. The speculatores found Septimius. He is in the village beyond. I will distract his men while you capture him. We must know what he plans. You would think your spies would already know. They have their limits. But they claim Aya has the scent of that puppet king. So they also have their uses. Then Ptolemy is already caught. I will finish the rest. Okej, co teraz? Dotrzyj do wioski. No to lecimy, kurde! Cezar też całkiem niezłym badasem się wydaje. Nie jest to taki typ dowódcy, który tylko siedzi w krześle i wydaje rozkazy, ale on tutaj aktywnie bierze udział w całej tej napierdalance. Podoba mi się to. Szanuję takich ludzi. Dam radę tutaj jakoś przepłynąć, nie zjedzą mnie jakieś pieprzone krokodyle po drodze. Wioska jest niedaleko, więc nie wiem nawet, czy konia wzywać, czy nie. Ta woda jest chyba na tyle płytka, że nawet po niej przejdę? Czy będę musiał płynąć? Nie, przejdę sobie. Dobra. Dotrzyj do wioski, bardzo chętnie. Tutaj mogę też pomóc mordować jakichś frajerów, ewidentnie. A zabójstwo! Niczego się nie spodziewał. Żaden się nie spodziewał. I kolejne zabójstwo wejdzie? Nie. Nie, ale wejdzie... Jebnięcie! O! O nie, przepraszam, nie, swoich nie chciałem bić. Hadong, suko! Ejajaj, do widzenia. No, pomogłem im, bo w sumie czemu nie. Dobra, czy tutaj będzie kolejna walka? To wygląda jak miejsce na kolejną walkę. Taką jeden na jeden. O Boże, jedyny. Aha, jaki gość jest wielki. No dobra. No dobra, zróbmy to w takim razie. Niech ci będzie, panie. O Boże, czym on walczy? Co to kurwa jest? Nie, frajerze, na dzień dobry. Okej. Okay. On chce mnie tym ewidentnie bić. Unik, unik, uderzenie. Dobra, okej, to poszło całkiem nieźle. Jaki ma miecz ogromny, czy wy to widzicie? Ogłuszenie, suko, i na ziemi cię tnę, i na ziemi cię tnę. Ojej. Tutaj chyba muszę po prostu uważać, żeby nie dostać bezpośrednio tym. Ojej, au, au. E, dobra, ledwo co mi życia zabrał tak naprawdę. Pięknie w plecy poszło. No wonder it was so easy to take your country. Keep talking, dog. You will find my fury soon. Ej, gość jest frajerski, dobra. Już ten strażnik, który chciał zastrzelić Kleopatrę, znaczy, który był tam wtedy, kiedy chcieli zastrzelić Kleopatrę, już był trudniejszy do bicia, kurde, niż ten. On się strasznie wystawia na bicie. O panie, dobra, ale jakieś straszliwe kombosy, kurwa, strzela tymi swoimi Morgensternami, czy co to kurwa jest, nie wiem.
Dobra, ty wiesz, o Jezus Mare, dobra. Tego to ja chyba nie dam rady przejść, tak więc muszę poczekać. Muszę poczekać, aż przestanie kręcić. Tylko nie jest to aż takie proste, bo gościu kurwa kręci i kręci. Dobra, Lucjuszu Septymiuszu. O Jezus Mare, dobra, ale wystarczy dać się uderzyć i w sumie jesteśmy bajabongo tak naprawdę. O Jezus Mare, dobra. Ale się daje teraz robić, kurwa. Teraz. Do widzenia, Jesus. Dobij chuja. Denerwująca walka, nie trudna, ale denerwująca. Mordujemy ich teraz normalnie maszynowo. Stop, Bayek! Septimius is Roman. We will deal with him under our laws. He killed my son! Aj, 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 aj. O, witam cię, panie Ptolemeuszu. Co się tutaj stanie? Wait, what? Czemu nie strzeliła? A, dlatego nie strzeliła, okej. Okay. Dzień dobry, Krokodylas. Aaaa! Pięknie. I widzicie, i nie ma jego krwi na rękach. Wow, wszystko poszło strasznie do przodu. Wręcz można by powiedzieć, że w takim kierunku, że wygrywamy powoli. Kotek tutaj sobie stoi i się patrzy, wytyfy! Co to jest, random render, czy? Nie wiem. The Pharaoh is dead! The fuck? Co, oni musieli nas ogłuszyć, czy tutaj się jakieś pojebane rzeczy dzieją? Wait, 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 what is going on? A ten pieprzony kot tam dalej stoi. Ha, huh. Okej, okay. Interesujące. Obserwujmy. Wczytywanie, kurwa. No dobra, fabuła się zaczyna, nie wiem, albo może ja coś źle odczytałem. Czy on mnie jebnął tak na ziemię po to, żeby mnie ogłuszyć, bo po prostu nie słuchałem rozkazu, żeby zostawić tamtego gościa i byłem w furii? A ja nie strzelająca do Ptolemeusza. Domyślam się, że zrobiła to dlatego, że zobaczyła te krokodyle i wiedziała, że goś zginie. Gardło. Dwa tygodnie później. We have defeated our enemies. Only I can lead Egypt into a new era of prosperity. Czemu ja mam wrażenie, że to jest kurwa wielki twist? I to są templariusze. A ten pradawny zakon to jest to, co urośnie w asasynów. Widzicie, ten gościu, którego my napierdalaliśmy z zakonu pradawnych, stał u boku Kleopatry, Cezara i tak dalej. Czemu ja czuję, że my zostaliśmy totalnie wychujani i w tej chwili my będziemy musieli, wiecie, działać przeciwko nim, kurwa mać. Niedobrze. Co, Bajek gdzie? W więzieniu? Wyrzucony do błota? Topi się we własnym gównie? Może przeginam, ale tego samego dnia Aleksandria, dzielnica mieszkalna. Co się tutaj od Janie pawliło? So you stand with Septimius now and we are banned from the palace. I do not begrudge the venom in your eyes, but listen for a moment. Speak quickly, or you will find yourself at the wrong end of my blade. Your services are no longer needed. Cleopatra has granted you gold. I am sorry, Aya. Sorry? We gave her everything. We gave her that damn crown, and she stands next to him! And where is justice for us? Septimius was supposed to be judged by Rome. Is Caesar protecting the order? There are compromises to make a queen of Cleopatra. The man who killed our son is your ally. We are going to do whatever it takes to kill him. You realize? Caesar blames you for the death of Ptolemy. A pharaoh, a god, Bayek, I cannot change this. Be damned what Caesar thinks. It is with Cleopatra that I made the pact. Give me time, Aya.
I will ease this for us. Until then, I beg you, be careful. Not everything is as it seems. Traitor! Mhm, okej, okay, dobra. Czyli Ptolemeusz nie miał umrzeć. Znaczy, wait. Kleopatra powiedziała nam, żebyśmy zajebali Ptolemeusza, jak go spotkamy. Więc ja w sumie w końcu już nie wiem. All my words, I have nothing to say now. Cleopatra has been poisoned by Rome, and we by her treachery. We will burn with Egypt. The order is stronger now. They have Rome. I will deal with this. Hold on, hold on. I was wrong. I am responsible. When my boy died, I fought back with rage and anger. But this only made them stronger. We are all different, but we fought together to put Cleopatra on the throne. Now this was a mistake, my friends, but at least it brought us together. Now our enemies are hidden behind crowns, working in the shadows of kings and queens. Who are the ones that work in the shadows for the people? We are. Something has come of all of this, and it starts right now. We must continue the fight and defend the free will of the people. And no matter how small, our brotherhood is the only hope, and our kingdom needs no crowns. What we believe in, our values, our creed, will unify us. And I promise that for all the songs of Egypt, I will be the father I was not that day in Siwa. Mamy bractwo, proszę państwa. To the brotherhood. The brotherhood! Oj, z biegiem czasu coraz bardziej z Ayo nie spoglądamy na rzeczy tak samo. I trusted the wrong goddess. There's a question that yet lingers. Septimius. He took Alexander's stuff. Why? Indeed. He and Flavius had too much interest in Alexander's tomb. We start there. Pewnie fragment Edenu. Jakaś broń związana z, wiecie, z Edenem, z tymi starożytnymi artefaktami i tak dalej. Aha, krok pierwszy, porozmawiaj z Ayon. Dobra, ja bym chciał zobaczyć. Krobers po bitwie. Mamy dalej 31 poziom, więc kontynuujmy naszą zabawę, głównie fabularną. God damn it, pieprzona jesień. Zresztą ja mam chyba tak cały rok, albo do dużej ilości gadania, nie wiem. I will destroy Cleopatra for what she has done. You must focus on the issue at hand. What is left, Bayek? Tell me one thing left for us. Siwa. The rest of our land. We cannot stop now, Aya. We have yet to find Hemu's killer. Yes. We will not falter there. Ja się zastanawiam dokładnie, jak to było. Czy Cezar od początku był powiązany z zakonem? Another pile of bodies will prove our point. Czy Cezar od początku był powiązany z zakonem i Kleopatra po prostu do niego dołączyła tylko dlatego, że chciała być faraonem? Czy może oni wszyscy zostali zwiedzeni przez zakon, a zaczęło się dopiero od Cezara? Aya, it is not easy, this path we walk. Only if you look at it as days and not goals, Bayek. Come, we must hurry. There are guards here. There's something amiss with all this. Something foul. These are all Romans, Caesar's men. Myślę, że wszystkiego się jeszcze dowiemy w swoim czasie, że to się jakoś wyklaruje. Assassin's Creed to nie są zwykle gry, które każą nam jakoś w mega skomplikowany sposób samemu rozkminiać to i tamto. Dobra, odkryto nowe miejsce, teraz po prostu sobie wbiegniemy bokiem tutaj drzwiami, które sami kurwa Cezarowi otworzyliśmy. I zobaczymy. Obadajmy to, co się tam dzieje. Ty ludzie się tam biją. Co tutaj się odpierdala? Wow, wait.
O kurwa, no to się nie udało. Jesus, mać! Dobra, giń! Yeah, no dobra, nie zginął. Ale to nieważne. Zaraz zginie w pizdu, mam nadzieję. Dobra, okej, okej. Skupienie. Naładuję sobie ciężki cios. Apollodoros leży na ziemi. Bidok. Ale Apollodoros to jest chyba teraz nasz główny i jedyny praktycznie sojusznik największy. Tak więc jego się powinniśmy trzymać. Nieważne co się dzieje, Apollodoros jednak wydaje się stać cały czas po naszej stronie. Mówię wydaje się, bo nic tu nie jest kurwa takie pewne, jakby się chciało, żeby było. Suko! Dobra, i nie mówiłem do AI, oczywiście. Kurwa, on ledwo żyje. You will live, fool. Flavius was behind the door. I'm sorry. Flavius killed your son. They were here. They took the orb from me. They've gone to Siwa. Siwa? Back, Aya. Your people are in danger. God, now! Fuck! A ja właśnie gadałem o tym, że to nasz największy sojusznik, on właśnie umarł. God damn it. No, grobowy jest otworzony. Fare thee well, Apollodoros. To the house of Hades. Lew, Flawiusz. Kończono klasyczne wyzwanie. Ten, który trzymał nóż. Krajobraz po bitwie. Zakończono. No, skończyliśmy teraz zdecydowanie ważną fabularnie sekwencję. To jest pewne. 47 rok. A poprzednia akcja była w którym roku? Nie wiem, nie wiem. Ile minęło czasu? Co się stało? Może to przeszłość jakaś? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Gubię się, nie wiem. Pobiegnijmy sobie. Czy może nas już przeniesie od razu? Zapewne to jest powrót do siły. Do siły siwy. Żeby obadać, co się tutaj dzieje. Ale haczy animacja, kurwa mać. Pomocy. Moje oczy bolą. Completely silent. The animals too. Some sort of plague has hit the village. Jezus Maria, jaka masakra. To jest siła? Ja pierdolę. Co się tutaj podziało z tym wszystkim? A na który level jest to zadanie? 3, 2? No to dam radę. Flawiusz używa swojej nowej mocy, by siać zniszczenie w zachodnim Egipcie. Bajek jaja spieszą przez pustynię, chcąc go powstrzymać. Ha, 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 ha. Dobra. A, zobaczmy sobie właśnie te nasze cele. O, proszę, mówiłem, że się tutaj jeszcze jeden pojawi. No właśnie. Ten wiedziony, bo mamy szakala, to jest Septymiusz, to jest ten jebaniec, który tam... Tego zabiliśmy, okej, okay, ten był na słoniu. Szakal. Silny, imponujący, atletyczny, to Septymiusz modelowy, bla bla. No i mamy lwa. Flawiusz, ten wiedziony bezwzględną ambicją prokonsul Cyrenaiki, to brutalnie skuteczny żołnierz, który ma za sobą wybitną karierę wojskową. Dlatego właśnie Juliusz Cezar uważa go za jednego z najpotężniejszych sojuszników. Flawiusz jednak ma własne plany i gotowy jest na wszystko, byle tylko umocnić swoje wpływy w Rzymie. Dobra, czyli to niekoniecznie było tak, że Cezar był od początku zły i Kleopatra o tym wszystkim widziała, tylko po prostu ktoś steruje Cezarem od wnętrza. To kurwa co, no to chyba bijemy skurwysynów, nie? Tak mi się wydaje, najlepiej, nie? Czemu kurwa nie? Yeah, boy, walka z konia, taka kurde piękna. Yeah, frajerzyk, no dobra, tylko jednego tym sięgłem niestety, ale to nic. Broń mam tutaj dość dobrą, żeby ich porobić. A jak się tą, kurwa, maczugą walczy z konia? Chcę się przekonać. Jeb maczugą! Ty, kurwa, gość ma tarczę, oczywiście. A mogę naładować super cios? Kurde, mogę, ale jaja. Oj, oczywiście, zmarnowałem. To naładujmy jeszcze raz. Jeb frajera! Przewrócił się? Nie, ale ginie? Ginie, dobra. No może, no nie, dobra, oni są na koniach, to sam, to lepiej, żebym sam też był na koniu, tak naprawdę. Naładujmy ten super silny cios i chcę podjechać do tego frejera na koniu. Kurwa, on dzidami we mnie rzuca. God damn it. No, 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 no. Super cios! Yeah, boy. A jak jesteśmy na koniu, to ten super cios się troszeczkę zmienia. Dobra, ona zeszła z konia. Czy ona wsiądzie z powrotem? Wsiadaj, Aya. Trzeba będzie jechać, zobaczyć, co tutaj damy radę zrobić. Co mogę dalej upgrade'nąć? Dalej tylko to. God fucking damn it. Chcemy sobie to upgrade'nąć albo to, tylko muszę... muszę sobie popolować. W jakiejś wolnej chwili. Chodź, Aya, prowadzisz? Ja prowadzę, okej.
Flaviusz, skurwysyn. No dobra, dobra. Podjedźmy na razie tam. Zobaczymy, czy nam się coś odpali. Nie chcę tych ludzi deptać. Kurde mol. Wszyscy na ulicy, cierpiący. Nasz dom. Cały rozpieprzony. No przecież to jest tak nisko levelowa lokacja. Oni się tak kurwa naznęcali nad nią. To jest masakra. It was Flavius all along. No kurwa, czemu się ten dialog przerwał? Gdzie ona jest? Czemu ona tam została? Co się tutaj dzieje? Chcę posłuchać twojego dialogu. We trusted him. We were fools. Właśnie, mam problem z zapamiętywaniem postaci, kiedy jest ich tak wiele. Gdzie pojawiał się dokładnie Flaviusz i jak wyglądały nasze relacje z Flaviuszem? To mnie zastanawia, bo nie jestem nawet do końca pewien. Bo coś mi to mówi. Nie wiem, czy to nie był ten, który, wiecie, tam Cezar go zaprosił, jak my odblokowaliśmy tam wejście do grobu. What happened here? Oh god damn it. Aya. Quickly. Hepzibah, the vault. Rabia, we will come back to you when we can. God damn it. No dobra, gruba akcja jakaś tutaj będzie miała miejsce. Nie mogę przejechać tych ludzi, na szczęście, bo było to dość brutalne. Mamy kolejnych oczywiście tam strażników, ale czy nie lepszym pomysłem byłoby ich mimo wszystko ominąć? Mam wrażenie, że będzie to lepszym pomysłem. Nikt nie powiedział, że muszę się z nimi wdawać w walkę. Mam dotrzeć do krypty, to jest mój cel główny, a krypta się gdzieś tam, hen, w przód znajduje. Ha, 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 interesująco się robi. Interesująco. Dobra, wejdźmy sobie na górę. Ja bym w ogóle... O, zapomniałem nawet, że ja mam senu, której mogę używać jakże tutaj swobodnie, żeby sobie oznaczać to i owo. Tutaj grupa przeciwników przed tym. Warto mieć zaznaczonych, bo czemu nie? Jeszcze jakieś tam pierdoły do poznajdywania, ale to już mniejszy... To już pikuś raczej. Dobra, rozkład tego znam. Ja tutaj zabiłem tego jednego jebańca. To była jedna z moich pierwszych misji, żeby go załatwić. Ale i tak, tutaj ludzie, kurna, umierają. Wszędzie po bokach. A krypta gdzieś zaraz przed nami, już na dole. Ha, 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 ha. Dobra. Nie będę skurwielem, nie będę teraz kończył odcinka. Wejdziemy sobie tam do środka. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Co takiego odnajdziemy w tej krypcie? Mam nadzieję tylko, że nie rzuci mnie to kurwa w wir 25-minutowej walki. Ale hej, tak się może stać. Jestem gotowy na to ryzyko. Ale nie chcę być takim frajerem, że będę kończył nagle tutaj odcinka. Ale tych dwóch to bym chętnie zabił. Dobra, ja tutaj teraz będę miał kombinacyjne zabójstwo. Jeb, rzuciłem 3800 damage'a. Tam jakiś kolega chyba chce z nami walczyć, takie mam wrażenie. Czy ja dam... O, dam radę się schować! Co mi teraz zrobisz? A gdzie jest Aya? Aya tutaj gdzieś się pewnie czai dookoła. Krypta, obstawiam, jest gdzieś tutaj, więc muszę pewnie pójść tam, żeby się do niej dobrać. Kurde, ja nie wiedziałem, że w tej grze się da tak chować, szczerze mówiąc. Taki troszeczkę random, bo ja się chciałem tutaj wspiąć wyżej do góry. On idzie swoich kolegów martwych obadać, czy mnie? Mogę zagwizdać na niego. O, ciekaw jestem, czy się zamienię z nim miejscami, jak go zabiję. W sensie, czy go wrzucę tam do środka. No siema, siema. Gitara, siema! Tak jest, wciągam go do środka. I nawet mogę zostać też tam sam w środku, okej. Tutaj ludzie cierpiący, god fucking damn it. Tutaj będzie jakieś zejście niżej, będzie, okej. Czy będą kolejni przeciwnicy, to jest też ważne pytanie. Strażnicy będą nas wypatrywać, no niewątpliwie. Co my mamy tutaj w ogóle? Gdzie? O, tutaj ktoś był? Siema! O nie, nie o tą broń mi chodziło, ale to nieważne. Dobra, frajerze. Jeb, jakie kombo mi rośnie, panie. Jeb, proszę bardzo. Kurwa mać, a ja pomóż mi. O, dobra, zginął sam z siebie. Wolę mieczyk, muszę przyznać. Co mamy tutaj? Przeszukaj. Kryształ, tak jest, kryształy są zajebiste. To jest w ogóle... Aha, to jest ta lokacja. Aha, to są jakieś skarby. Okej. Tej lokacji w ogóle nie ukończyłem. Jak ja tam wejdę, to zrobię taki rozpierdol. A może te kryształy poznajduję, fajnie by było. Dobra, wiecie co, myślałem, że tutaj, wiecie, wejdę do krypty i będzie jakaś duża akcja, a tu muszę jeszcze, widzę, troszeczkę przejść, tak więc nie mamy jakiegoś turbo cliffhangera. Wiemy, że będzie się coś działo z tą całą kulą, the orb, czy też może z tym, co ziomeczek wyciągnął z grobu Aleksandra. Zobaczymy w kolejnym odcinku.
Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, trzymajcie się i hej!